Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający przy Oświęcimskim Centrum Kultury, świętuje 20-lecie istnienia. 6 czerwca w Oświęcimskim Centrum Kultury miała miejsce inauguracja jubileuszu. W 1997 roku pani Karolina Dominder wraz z grupą PAN zakładają w Oświęcimskim Centrum Kultury Uniwersytet Trzeciego Wieku. Postawił on sobie kilka zasadniczych celów działania. Rozszerzenie wiedzy, aktywizację społeczno-kulturalną, a także dbałość o sprawność fizyczną. Słuchaczami są osoby w wieku emerytalnym, chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki. Osoby te wykazują się dużym zapałem i zaangażowaniem, połączonym z silną motywacją, a także chęcią poznawania nowych umiejętności oraz poszerzenia i aktualizowania już posiadanych wiadomości. Podczas uroczystej gali uhonorowano osoby szczególnie zasłużone, w tym przedstawicieli samorządu, słuchaczy UTW, wykładowców oraz samorządowców wspierających tę zasłużoną dla miasta i ziemi oświęcimskiej instytucję. No myślę, że UTW to po prostu bycie razem i trochę praca nad sobą, praca nad mózgiem, nad fizycznością i nad swoją psychiką. To jest coś, co stwarza taki, jakby to ongiś powiedziano, dobrostan. Dla człowieka starszego, dla człowieka, który przeszedł na emeryturę, jest to naprawdę bardzo ważne, ponieważ znajduje tu miejsce, żeby swoje pasje zrealizować, żeby spotkać przyjaciół, żeby się jeszcze czegoś nauczyć. Mamy ładną grupę, bo ponad 300 osób. No oczywiście zdecydowana większość to kobiety. Nie wiem, czy mają więcej czasu, czy chcą się wspólnie spotkać, realizować swoje pasje, swoje marzenia, które może nie było wcześniej na to czasu, warunków, wnuki, a w tej chwili więcej czasu, więc można poświęcić ten czas na swoje jakieś tam pasje. Oświęcimskie UTW to naprawdę wspaniała organizacja, która jednoczy, łączy ponad 300 osób. To swoista rodzina, tak? Ludzie tutaj realizują swoje pasje. To prawda, w większości panie pewno, tutaj mężczyźni są w zdecydowanej mniejszości, ale to też jest, bym powiedział, zachęta do tego, żeby panowie byli aktywni, bo to naprawdę pozazdrościć tutaj paniom, że właśnie w tym trzecim wieku znajdują tyle energii, pasji i radości w życiu, więc my jako mężczyźni powinniśmy brać z nich wzór. Te osoby, które działają w Uniwersytecie Trzeciego Wieku od samego początku, nawet jeszcze jak nie byłem samorządowcem, to ujęły mnie we wszelki sposób, pokazują jak godnie, pięknie, wspaniale, naturalnie, zdrowo iść przez życie, pokazują. No mnie już nie, bo ja już jestem 50+, natomiast pokazują jeszcze młodszym ode mnie i o wiele, wiele młodszym od siebie, jak godnie przeżyć starość. Nie w kolejkach do lekarza, tylko aktywnie. Te osoby po prostu działające w naszym uniwersytecie, to jest wzór do naśladowania i ja zawsze powtarzam to samo i dziękuję im, że są, że pokazują, że wytyczają trendy. Zawsze taką anegdotkę wspominam, kiedy raczkowały jeszcze i pojawiły się po raz pierwszy raz na krytej pływalni w Oświęcimiu, to chyłkiem przemykały się gdzieś tam z szatni damskiej, zawoalowane w ręcznikach, praktycznie tylko czubek nosa im było widać, ze wstydem jakimś rozglądając się wokoło, czy nie ma gdzieś w pobliżu kogoś innego, wskakiwały do wody, a teraz dostojnie, z godnością, pięknie, wspaniale. Naprawdę jestem tak zauroczony ich działalnością, że czasami brak słów. Nie mogło oczywiście zabraknąć najserdeczniejszych życzeń dla jubilata oraz tworzących go pełnych uśmiechu, młodzieńczej werwy i pasji ludzi. Jak przeszłam na emeryturę, postanowiłam zacząć uczyć się angielskiego, bo w szkole miałam tylko niemiecki i rosyjski. Zaczęłam od angielskiego, potem wylądowałam, nie wiem jakim cudem, w kabarecie Czarna Rękawiczka, który zajmuje dużo pracy, dużo czasu. Jeszcze jest pilates, są wykłady i nie żal mi absolutnie czasu. Uważam, że jest fantastycznie, poznałam wiele nowych koleżanek. Razem się bawimy, mamy razem zabawy, mamy razem wykłady, jest po prostu fantastycznie. Bardzo ciekawe wykłady. Mnie najbardziej interesują wykłady profesora Wałka o malarstwie. Dużo ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy się.
Na wykłady przychodzą lekarze, na przykład był kardiolog, super, też można się dowiedzieć ciekawych rzeczy, a w ogóle to mamy zajęcia super. Teraz będzie pływalnia, bo była przerwa, bo jest w remoncie. Mamy pilates, nordic walking, także bardzo fajnie, bardzo miło spędzamy tutaj czas. Polecam wszystkim, kto jeszcze nie należy do naszego uniwersytetu, żeby się zgłosił. Przyjmujemy chętnych. Zleciało 20 lat i to nie wiadomo kiedy, także... Myślę, że dzięki tej pracy to wiele osób nie zauważyło, że 20 lat minęło.